Psychologiem. Przychodzi taki klient i opowiada, jak go żona zdradza, albo jak on żonę zdradza, no, albo że mu w życiu nie idzie. No, jakbym widziała wszystko to, co ksiądz, pewnie to jest pewnie to samo. No cześć, dzisiaj w czapeczce, bo jestem zarośnięty jak dziad, broda już jak u bezdomnego w Kalifornii. I tak swoją drogą nagrywałem jakiś odcinek o bezdomnych w Kalifornii. Zostałem nieźle pojechany w internecie za to, że nie mam empatii, uczuć i że to są same problemy. A wydaje mi się, że stwierdziłem bardzo wiele faktów i informacji przedstawiłem. W razie czego link daję do opisu. Sami możecie stwierdzić, czy faktycznie jestem taki bezduszny i czy miałem rację w tej sprawie. Ale dlaczego jestem w czapce? Dlatego, że jestem zarośnięty i jadę dzisiaj nagrać odcinek o barberze. Jak wygląda barber w Stanach Zjednoczonych? Kilkukrotnie byłem w takim salonie, no i postanowiłem, że w końcu muszę pójść i wam go pokazać. Po drodze do tego salonu, bo jest godzina 14:30, jadąc, stając w korku, bo jadę daleko, opowiem wam kilka rzeczy o barberach w Stanach Zjednoczonych, skąd on się wziął, kto chodzi do barbershopu, czy jest tak samo drogi jak na przykład w Polsce, bo barbershop Broda Łepetyna w Zielonej Górze to bez 9 dych to chyba nie podchodź. No, no około powiedzmy 100 to wszystko kosztuje. No i zobaczymy, jak wygląda to w Stanach Zjednoczonych. Chodźcie ze mną. Skąd w takim razie wzięli się barberzy, jak czytałem? Podobno w już starożytnym Egipcie. No ale nie oszukujmy się, o zawód goli brody, no bo tak trzeba nazwać barbera, jest to goli broda, ktoś kto goli brodę, no wziął się w dawnych czasach, może i nawet w Egipcie, ale i przecież broda często świadczyła o statusie jakiegoś szlachcica, kogoś poważnego, więc potrzebne były osoby, które zadbają o brodę. W Ameryce z kolei ten zawód pojawił się pod koniec XIX wieku, kiedy to czarni służyli swoim zawodem, swym fachem, strzyżeniem bród i głowy białym ludziom. Często byli to jeszcze potomkowie niewolników, niewolnicy. No i była to też możliwość dla nich pierwszego jakiegoś zawodu, zarobku. Kiedyś, by otworzyć barbershop, wystarczyło $20, a usługa kosztowała 5 centów. Czyli było to dość tanie, jak patrzymy na dzisiejsze czasy. W tamtych no, wychodzi na to, że to było kupa kasy, nie? I czarnoskórzy po prostu strzygli białych. Wtedy stałem na parkingu, a teraz stoję na światłach. Widzicie, auta przejeżdżają i to stoję niemalże na autostradzie. 3 pasy. No ale wracając do tematu. No i stąd dominacja czarnych w tym zawodzie. Później stało się to takie miejscem, te barbershopy, takim miejscem spotkań dla społeczności przeważnie czarnoskórych. No i stąd sobie wyobrażamy barbera, że jest to jakiś taki murzyn. Nie bójmy się tego słowa, bo miałem aferę przez to słowo na internecie, bo powiedziałem, że poprawiłem szeryfa, że nie czarnoskóry, że czarnoskóry nie murzyn. To trochę mi taki chodziło, taki żart, że tak ludzie są poprawni politycznie, ale wybrzmiało to beznadziejnie, no i przez to dostałem po tyłku od widzów. Tak więc często kojarzymy barbera z murzynem. Ja dzisiaj do murzyna nie jadę, tak więc temat, myślę, poprawności politycznej mamy wyjaśniony. Sorry za tę uszczypliwość, ale poprawność polityczna w Stanach Zjednoczonych sięga teraz zenitu. O tym osobny odcinek. I dotarliśmy do barbershopu. Dzisiaj reportaż o barbershopie. I dlaczego wybrałem to miejsce? Jest z nami Kinga! Witam. I powiem wam, że ogólnie jak się chodzi do barbershopu, z moich doświadczeń, to nigdy się nie wychodzi z dobrym efektem, a tu przyszedłem, bo będzie strzyć nas Polka. Jak Polka nas strzyże, to będzie dobrze. Zawsze staram się do Polek chodzić, bo Polki mają finezję w strzyżeniu. I nie wyjdziemy tak pod jedno kopyto jak z wszystkich. Kinga, jak długo się tym zajmujesz tutaj? Tutaj pracuję od stycznia w tym miejscu, ale wiesz, ja skończyłam szkołę w Polsce i tam skończyłam szkołę i pracowałam 2 lata, potem w Chicago długo czasu. Teraz tu. I teraz tutaj. Dużo ludzi przychodzi brodę strzyć? Bardzo, teraz jest moda na brody, także... Specjalnie w Colorado, nie? Taki styl. Nie wiem, chyba wszędzie mi się wydaje, że jest ten styl. No, także fajnie, fajnie, bo lubię strzyć brody. Super, to miejsce historyczne bardzo, nie? Tak, no budynek jest zbudowany w 1955. Salon jest chyba od 1967. To w Polsce, jak się patrzy na, wiesz, to typu, że to, o,
to jest trochę stare, nie? Ale no. Tutaj to już jest zabytek. To jest zabytek. To jest zabytek. To jest wszystko oryginalne razem z... jak to się nazywa? Z lewy? Z lewotym bakiem, drewno. Tu nic nie jest jakby zmienione. Zresztą na ścianie są zdjęcia pokazane, jak to wyglądało na samym początku. Można zobaczyć też... jak to było kiedyś. Jak ulica wyglądała, także to są no przepaść. Tak, jesteśmy w Evergreen, to już taka górska miejscowość, kawałek od Denver. A tu się czas zatrzymał, dosłownie. Tu się zatrzymał. Ja uwielbiam to miejsce, bardzo fajne jest. Dobra, działamy i potem jeszcze będziemy gadać. Dobra. I jak wam się podoba? Taki oto mamy efekt. Dajcie znać, czy barber w Stanach jest w porządku, czy fajnie Kinga się spisała. Kinga, moje podstawowe pytania jeszcze. Kto przychodzi do barbera? Młodzi czy starzy? Wszyscy przychodzą. Nie ma zasady. Nie ma zasady. Bo mi się kojarzy tak jak na filmach, jaki dziadek sobie przyjdzie, siedzi i pogada. No tak, a potem dziadek przychodzi z wnuczkiem, ten wnuczek dorasta i przychodzi potem ze swoimi dziećmi. Także mamy od takich maluchów bardzo małych do bardzo leciwych panów. A czy barber jest poniekąd psychologiem? Przychodzi taki klient i opowiada, jak go żona zdradza, albo jak on żonę zdradza, albo że mu w życiu nie idzie. No, jakbym widziała wszystko to, co ksiądz, pewnie to jest pewnie to samo. Chyba, że albo i więcej, bo pewnie księdzu na tyle nie powiedzą, co mówi. Fajnie. Okej, powiedz Kinga, gdzie cię można znaleźć, jeżeli ktoś będzie w Colorado, bądź już tu mieszka i byś chciał sobie zrobić taką fajną fryzurę, jak ja mam. No, zapraszam do Evergreen, w Colorado. Jesteśmy w centrum, na Starym Mieście, koło jeziora. To jest The Barbershop Stop. No i jesteśmy tutaj, także zapraszamy. Wrzucimy link w opis, tak żebyście mogli znaleźć Kingę, taką wizytówkę jej, że tak powiem, zaprezentujemy. Bardzo ci dziękuję. W końcu stanę, wyglądam porządnie. Zapraszam ponownie. Dzięki. I już jestem obstrzyżony, ogolony. Taka usługa kosztowała $60. Zwykły fryzjer kosztuje tu 20 bez brody, bez... po prostu bim, bim, bim i po sprawie, więc z brodą jest dwa razy drożej, czyli bym powiedział, no prawie dwa razy drożej, więc powiedziałbym, że no tak jak chyba w Polsce, u nas też tam zwykłe strzyżenie, nie wiem, 4 dychy, 3 dychy, bo z brodą będzie razy 2 przeważnie. Tak więc bym powiedział, no bardzo porównywalnie jak do tego, co w Polsce. Bardzo fajny w ogóle klimat, bardzo stary jest to lokal, kupę lat, jak wam Kinga mówiła, no i bardzo mi, kurczę, fajnie tam było i pogadać, i idąc do Polki, nie musi być barberką w ogóle, jeżeli Polka was strzyże, to są moje doświadczenia, Polka was strzyże, to na pewno będzie to w miarę kreatywnie, będzie nawet może i z pomysłem, i z finezją, i z polotem, będzie bardziej po europejsku. Pójdziecie do Amerykanina, to na jedno kopyto, krótko praktycznie, pią, 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 na maszynkę i tyle z tego będzie. To są moje doświadczenia i jeżeli macie wybór, to idźcie do Polki, jeżeli macie, nie macie Polki, to idźcie do jakiegokolwiek innego imigranta. Do tych klasycznych barberów w ogóle wam nie polecam, a ten był naprawdę bardzo, bardzo fajny. Ja nie przedłużam, dane do Kingi zostawiam w opisie. No i oczywiście zapraszam was do wspierania mnie na platformie Patronite. Możecie na przykład zamówić sobie pocztówkę z Colorado, a widoki są tu naprawdę bardzo, bardzo fajne. No jeżeli nie, to zapraszam do subskrypcji i do zostawienia jakiegoś komentarza, bo to bardzo pomaga w rozwoju kanału i o to was proszę. MM w podróży, dużo zdrowia! Dużo zdrowia!